Ale głośnik daje tak, pasmo przenoszenia od 20 Hz daje kapka. Bomba. Ponieważ na internecie on był za 1200 zł. A spotkałem kolegi z radia, no tak będę. Panu, ja ci sprzedam za 400. No i pojechałem do Ligoni, do Ligoty i kupiłem. Tak, jak ktoś w Gołębie... No i to jest na oryginalnych częściach, na lampach? Na lampach, to jest na lampę. To jest oryginalne radio z 74 roku. Ten nic nie powiedział, jego ojciec mu to kupił na urodziny. Gdzie jest to? Z Olkusza, no, czyli... Poszczególne radia to już... Czyli te radio w zasadzie można powiedzieć ma historia z Olkusza. Tak. Ono gdzieś z Olkusza pochodzi do pana. Trzeba powiedzieć, że rewelacja. A jak pan te lampy pozyskuje, co chciał było na oku? Wie pan co, ja to traktuję już nie żeby to uruchamiać, bo są kolekcjonerzy, którzy naprawiają te radia. Taki w Kowarach jest taki jeden biznes, 200 radiów polskich, wszystkie chodzą za wyjątkiem kilku. Ale to bogaty człowiek, wie pan, wygląda jak hrabia tamtym. Bogaty, wie pan, ma przedsiębiorstwo, wie pan, turystyczne i tak dalej. No ale to jest nieważne. Czyli jak pan chce coś porządnego naprawić, to do Kowar. Nie, ale to musiałby ktoś chcieć takie radio. Ja właśnie spasowałem. Już nie zbiorę. A ile pan pira z oko wszystkich tych radni ma? 160. 160. To jest kolekcja chyba to. Ale to ja jestem pikuś. Tak w Radzionkowie jest inżynier Szygieł, on ma 1000 radiów. Ale nie te nerdowskie, polskie, demokratyczne. Przedwojenne. A można go też tam odwiedzić, jakby się odmówić? Oczywiście, on ma w Tarnowskiej, on w Radzionkowie ma sklep, warsztat. Ale w Tarnowskich Górach ma swój dom rodzinny jakiś tam. I tam są jakieś dwa duże pokoje, tam jest ekspozycja. Jakby się chcieli, to ja mogę dać panu ten telefon, ale normalnie na internecie można ten na tej stronie inżynier Szygieł. No i wszystko tam jest. Bardzo, bardzo elokwentny, fajny jakby taki człowiek, że już też nie pierwszy. Dużo młodszy ode mnie, nie, ale on się zajmuje konserwacją radiostacji w Gliwicach. Także on jest taki specjalista. Specjalista, radiostacja tam konserwuje. Z adapterem. Ale chcę panom powiedzieć, że jeżeli się ktoś godął, że zegarek szwajcarski to jest coś. Radio szwajcarskie to jest coś. Ja nie będę wam tu rozbierał tego. Ale ja mam też znowu sentyment do estetyki ładnego wykonania.